Ja mieszkam w Pomiechówku. I wie pani, jak zbliżał się front, to nas z Pomiechówka wysiedlili. I pojechaliśmy do Muławy i tam do babci żeśmy pojechali. U babci żeśmy mieszkali, były trzy siostry, ja, czyli nas było czworo. No moja mama, a mój tata to zawsze gdzieś wędrował, żeby nigdy nie było, także raczej byliśmy same. I u babci tylko była jedna izba, jak to kiedyś nazywali. I wszyscy musieli się, a jeszcze był mąż tej babci, który chorował i leżał, wie pani, taki obłożnie chory. I nas jeszcze doszło pięcioro i ta babcia. I wszyscy tak żeśmy mieszkali. Spali na podłodze, no bo im nie rady nie było. I coś tam się słomę rozkładało na noc i przykrywało, czy jakoś tam się spało. Także warunki były okropne. I później jak się trochę już ten front przeszedł, bo tam w Mławie też jeszcze bombardowali, jeszcze tam bomby spadały. Także żeśmy przeczekali ten okres taki najgorszy, ale to już w tej Mławie. I później z tej Mławy mamusia się dowiedziała, że ludzie właśnie wyjeżdżają tu na te ziemie odzyskane. No i wyruszyła zobaczyć, jak to wygląda. Sama? Sama. Moja mama była bardzo przebojowa. Także przyjechała tu, obejrzała, później wróciła z powrotem, podobało się, no takich domów w Polsce nie było, bo to w czasie okupacji to wie pani, takie były. Także wróciła i najsampierw to pojechała do Iławy. I tam w Iławie miała się osiedlić, ale nie wiem czemu tam. Później zrezygnowała i przyjechała do Morąga. I w Morągu zajęła na Pułaskiego taki budynek. Ładny, taka willa, można powiedzieć, ładny dom. Ale tu było dużo Rosjan. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Jak najbardziej. Ale oni strasznie gwałcili młode dziewczyny. A mama już z siostrą przyjechała jedną. Także najstarsza siostra już wyszła za mąż od razu po wojnie, a druga z kolei z mamą tu przyjechała, a my we dwie zostałyśmy u babci. Także mama tu zajęła ten dom, ale później tych Rusków się bała, że oni tak, te młode dziewczyny, chociaż i mama jeszcze młoda była przecież. No i zdecydowała, że na kolonię się przeprowadzili, no poszli na tą kolonię, no nie pojechali, bo nie było czym. Poszli na tą kolonię i tam zajęła ten dom i w tym domu już żeśmy zamieszkali do końca. Jakie tam były te domy na tej kolonii? Takie jednorodzinny dom. I u nas na przykład były dwa pokoje na dole i na poddaszu taki pokój był. To nie były duże domy? Nieduże, a jak ja za mąż wyszłam, to tam mieszkałam jeszcze. Aha. A na kolonii nie było ani wody, ani światła. Także jak ja chodziłam do szkoły, to przy lampie naftowej się uczyłam. Także bardzo długo nie było, ale później już jak tatuś przyjechał, on był elektromonterem, no to się zajął tą kolonią i no i te światło tam zorganizował, transformator wybudowali. No i my mieliśmy pierwszy ten prąd, bo najszybciej nam założył już to światło. Także, że warunki były, a wody to nie było do końca. Do końca, jak mieszkałam do 65 roku. A skąd wodę się brało? Z pompy. Pompa była na podwórku i z pompy wodę się brało. Przyjeżdża pani tutaj zaraz po wojnie. Tak. Z mamą? Z mamą z i siostrą. Z siostrą jedną. Jedną siostrą. Jedna tu już była. Tak, jedna już była. Ile pani ma lat i jak wygląda Morąg? Czy idzie pani do szkoły? Jak to wygląda? To znaczy się, jak ja tu przyjechałam, no to już mieszkaliśmy na kolonii. I do Morąg dopiero złożyłam, poszłam do szkoły.
Także Morąg był w gruzach, wszystko było ruina. Nie było tych bloków, nic nie było, była ruina. Tylko były bloki na Pułaskiego, na tej ulicy, stare bloki po niemieckie, tamte wszystkie to były. A tutaj nie było nic. Także gruzowisko normalne było. Tak. I tylko jak to dzieci, wie pani, żeśmy biegali po tych wszystkich gruzach i szukali czegoś, nie wiadomo czego, a przede wszystkim... Przygody. Przygody, a przede wszystkim zabawek, lalek, wie pani, takich rzeczy tam, jak to dzieci. Znajdowaliście czasem? Słucham? Znajdowaliście? Tak. No sam przynosiłam, jeszcze za to dostawałam rogi w domu, że chodzę po tych gruzach, bo to mogą być miny, wie pani, niebezpiecznie. A jeszcze chodziliśmy po tych blokach, wie pani, na Pułaskiego, po tych piwnicach, wszędzie po tych domach, bo to puste stało. Tam cała ulica Pułaskiego to była pusta, nie było ludzi w ogóle. Także myśmy ze szkoły nie szli do domu, tylko, wie pani, po tych kątach żeśmy chodzili. No i jeszcze tutaj chodziliśmy do Pałacu Donów. I tam w piwnicy były takie, wie pani, jak znaczki pocztowe, takie kartki niemieckie, co Niemcy mieli kartki też na żywność tego. To żeśmy to zbierali i bawili się tym jako pieniędzmi. Także te lata szkolne to takie były, wie pani, dopóki człowiek nie dorósł i nie poszedł do pracy. Także to szkołę skończyłam tutaj. Najpierw wchodziłam do jedynki, do szóstej klasy. A później nasz rejon z kolonii przyniesie do ogólniaka. Także od siódmej klasy już chodziłam do ogólniaka, tam do szkoły. Wyznaczyli nam klasy z tego rejonu i tam chodziłam. A jak wyglądała szkoła wtedy, jak pani zaczęła się uczyć? Normalnie zgodnie z wiekiem się szło do klasy, czy jakoś to było inaczej zorganizowane? Tak jak pani miała 10 lat, to do której klasy była przyjęta? No to nie poszłam do pierwszej, tylko poszłam do drugiej. I później z drugiej już nie do trzeciej, tylko druga, trzecia i czwarta, dopiero do piątej normalnie tak, od piątej klasy szłam normalnie. Czyli początek taki trochę przyspieszony był. Taki przyspieszony, taki wie pani. Tak jak nieraz i u nas było, że na wsiach łączyli tam, wie pani, tak te dzieci. Tak, to normalnie, bo to roczniki różne były starsze ode mnie na przykład też. Różne dzieci były w klasie. Także ten program to taki dostosowany był, wie pani, już do nauki takich dzieci. No trzeba było jakoś to tak, ale wie pani, nie było atramentu, nie było zeszytu. Tych rzeczy nie było. Trzeba było się jakoś tak... A atrament się robiło z ołówków kopiowych. Ołówek kopiowy, grufel się gniotło, nalewało się wodę i z tego się robił atrament i dopiero obsadką, stalówką się pisało. Także takie były warunki nieciekawe do nauki. Pani tutaj ma takie zdjęcie, to jak była pani w chówcu pracy. Tak. To byłam... proszę opowiedzieć o tym. To ja wtedy skończyłam siódmą klasę, to później poszłam do ósmej klasy, to już było liceum, to się liczyło jako liceum. I w dziewiątej klasie wszyscy już, kto chciał się dalej uczyć, to musiał odpracować w chówcu pracy. Dziewczęta ze środowisk wiejskich uczą się uprawy zboża i okopowizny w ogrodnictwie przy hodowli bydla i nierogacizny. Praca właściwie była gospodarstwa rolne, wie pani. I jak długo trzeba było to odpracować? A już wie pani, że nie pamiętam, ile ja tam byłam. Chyba to w wakacje jakoś było tak, że... No bo jak chodziłam do szkoły, to nie mogłam, także
Tak liczę, że z miesiąc na pewno. Aha. I tutaj jesteście w mundurach. Tak, normalnie. W jakimś mieście umundurowania. Tak, a żeby było śmieszniej, to bo ja byłam mała, chuda i nic na mnie nie pasowało. A tutaj mamy jeszcze zdjęcia ze szkoły. Tak. To jest szkoły numer 1 podstawówki. To była... To do 6 klasy chodziłam do tej szkoły, tutaj. Podstawówki. A tu od 7 klasy już w ogólniaku się uczyłam. Ale liceum się zaczynało od 8 klasy. Tak. Także rejonowo mnie przenieśli z jedynki do ogólniaka. I tam zorganizowali to dla tych dzieci z rejonu, już klasy oddzielne. No i później, jak już do 8 klasy zdałam, to już byłam jako licealista. I tak zwana mała matura kiedyś była, nie wiem, czy pani słyszała. No, nasi widzowie pewnie nie znają tego pojęcia, co to było, ta mała matura. To znaczy, że jak pani 9 klasę kończyła, to normalnie były egzaminy jak na maturze, to była tak zwana mała matura. I jakie to były egzaminy? Normalnie tak jak z polskiego, z matematyki? Tak, tak. Mhm. I tego, i później kto chciał, to został. A kto nie chciał, to zrezygnował. No i ja między innymi zrezygnowałam i poszłam do pracy. I ile pani miała lat, jak 17. pani zaczęła pracować? 17 lat. 17 lat. I na jakim stanowisku w tym banku? Bo tak ja sobie wyobrażam, że w banku to tak trzeba się trochę znać na tej bankowości. A mnie jakoś tak, wie pani, ze znajomieniem szybko szło. Aha. I pracowałam z taką drugą starszą panią. I ona mnie tam wprowadzała na operacyjny, wie pani, bo kiedyś operacyjny dział, to trzeba było, wie pani, kopertować wyciągi, układać w takie szafki, bo to teraz wszystko mechaniczne, a kiedyś ręcznie. Także ja pracowałam na tym operacyjnym, ale nie jako księgowa już, tylko taka pomocnica tej starszej. Do porządkowania pani. Papierów. Do porządkowania, tak, wie pani, bo wyciągi trzeba było, wie pani, w koperty kłaść, do każdego odbiorcy adresować, wysyłać i takie były szafki, że każde przedsiębiorstwo miało swoją szafkę i musiała pani te wyciągi najpierw podzielić w te szafki, a później je pakować. No i... Teraz tak, pani kończy tam gdzieś szkołę, tak? Tak. Ale w tym czasie mieszka tutaj też pani późniejszy mąż. To znaczy, wtedy jeszcze nie pan Henryk, tylko na pan. Kolonii no wtedy. Tak, ale gdzieś tu w mieście. To mieszka. Później, tylko ja nie wiem, kiedy oni się przeprowadzili. Aha. Do miasta. Także on jakby był właśnie Telwi, tak, bo 2 lata starszy, to na Kolonii mieszkał, ale żeśmy się w ogóle nie znali, tylko. Się okazało, że on mnie od dziecka obserwował, pani sobie wyobraża. Upatrzył sobie panią. Cały czas, bo ja chodziłam do takich znajomych, do szewca naprzeciwko ich domu. Aha. I on mnie tam zawsze widział, jak ja z mamą szłam do tej znajomej. I później mi opowiadał, że mnie cały czas obserwował. Od dziecka mnie obserwował, a ja go w ogóle nie znałam. Wtedy to jeszcze nie był pan Henryk, tylko był młody chłopak. Młody dzieciak. Dziecięca miłość. Aha. On pochodzi z tych terenów. Tak. I tutaj z rodzicami mieszkał i tutaj się wychowywał. Tu się urodził. I tu się urodził. Tak. Może coś o nim pani opowie, jak on funkcjonował, bo on jest z pochodzenia Niemcem. Tak. No to znaczy się, on się dobrze żył, wie pani. On miał taki charakter, że potrafił z ludźmi nawiązywać, wie pani, kontakty. A w domu u niego się mówiło po polsku czy po niemiecku? Po niemiecku. Po niemiecku. Po niemiecku, bo rodzice nie umieli po polsku i po niemiecku. Tylko on się nauczył na tej kolonii właśnie, jak mieszkali po polsku.
od kolejarzy, bo tam była kolonia, tak jak pani już wspominała, kolejarzy. I on tam im usługiwał jakimś razem, nawet mówi, że im wódkę kupował, przynosił. Także on się zaprzyjaźnił z tymi kolejarzami, polubili go i za to go nauczyli po polsku. Ale mówił po polsku tak czysto, że pani by nie poznała w ogóle, że on jest tutejszego pochodzenia. Także on jakoś od początku on nie czuł się źle, wie pani. Gorzej starsi ludzie się czuli. A dzieci to jak to dzieci. Łatwiej się zapoznają. Także od początku miał kolegów i nie wspominał tego źle, że to coś tam. Jakieś trudne czasy. Mhm. A jego rodzina, bo część rodzin niemieckich stąd się wyprowadziła. Tak. A męża rodzina miała taki plan, czy chcieli tu zostać? Wsiedli do pociągu. I tu koło Pasłęka był wypadek, że się pociągi nie mija. Tam kilka pociągów jakoś się zbiło razem, bo tu jakoś ta kolej tak nie działała jeszcze. I straszna masakra była. Także oni wysiedli z tego pociągu, podziękowali Bogu, że żyją. I wrócili pieszo do Morąga z tego Pasłęka. Także już jak wrócili, tak zostali, bo uważali, że jakaś przestroga była, żeby nie wyjeżdżać. No i zostali tutaj, także do końca on tu z nimi mieszkał. Tylko później już z kolonii przeprowadzili się do Morąga i w Morągu mieszkali. Także ja zostałam na kolonii, a on się przeprowadził. Państwo nosili polskie, typowo polskie tak. nazwisko, a skoro mąż był Niemcem z pochodzenia, to raczej miał niemieckie nazwisko, czy nie? Tak. Jak to było? Co tam to się zadziało? To znaczy, on miał niemieckie nazwisko Preuß, ale jak ojciec poszedł zameldować ich do urzędu, no to Polakom się nie podobało, że to nie jest polskie nazwisko i takie nie może być i przechrzcili ich na Pruszkowskich. I tak a jemu było wszystko jedno. No ojciec taki był, wie pani, ojciec jego to był bardzo taki stateczny człowiek. No ja mówię, wszystko jemu jedno, że on wie jak się nazywała. No i zostali przy tym nazwisku już później do końca. I jak się państwo poznali? Poznaliśmy się już później w wieku starszym, wie pani, jak mąż pracował, ja pracowałam. Ja pracowałam w mleczarni, a mąż cały czas w banku pracował później. Także ja pracowałam w mleczarni księgowości. I tak jak kiedyś, wie pani, wieczorami się bilansy robiło, siedziało się po południu, no to już miałam wtedy 17 lat, bo od 17 lat zaczęłam to pracować. Później mąż miał kolegów, ja pracowałam z taką jeszcze drugą dziewczyną w moim wieku. I jak myśmy bilansy robili, to on, a jeszcze ze mną pracowało trzech stażystów, bo to kiedyś na staż przyjeżdżali. I ci, co kończyli tam technikum ekonomiczne, to trzech jeszcze chłopaków ze mną pracowało i oni się zapoznali wszyscy. I później jeszcze dwóch takich było, że z mężem przychodzili zawsze do tej mleczarni i tak się z nim zapoznałam. No i później jakoś tak się stało, że żeśmy się pobrali. Na razie to takie były, wie pani, opory i u rodziców i o tego, ale moja mama doszła do wniosku, mówi, jak dobry człowiek tego, co on winien, że to tak było, jak myśmy coś opowiadali, to oni w ogóle w to nie wierzyli, że my zmyślamy, że Niemcy nie, tacy ludzie na poziomie, to przecież nie mogli takich rzeczy robić. Także mąż dopiero się dowiedział o tym, jak było, ale to już byliśmy żonaci.
i pojechaliśmy na wycieczkę do Oświęcimia. I w tym Oświęcimiu dopiero on zobaczył, jak to było faktycznie i uwierzył, że jednak coś to takiego, no i te filmy były, no ale na filmie ludzie zawsze myślą, że to reklama, wie pani, to tak nie wierzą we filmy. Także jak wrócił, to dopiero rodzicom powiedział, jak to było, że faktycznie tak było i oni się dopiero dowiedzieli, bo ta ludność w ogóle o tym nic nie wiedziała, że tak się dzieje na świecie, że tamten Hitler tak tam rządził. Bo tutaj w Morągu w czasie wojny było w miarę spokojnie. Spokojnie, tu w ogóle frontu nie było, tu nic nie było, tylko później jak już wiesz, wojska zajmowały te tereny, no to oni tylko tyle, co między sobą się tam, wie pani, już rozprawiali, nie? Także oni tylko tyle widzieli i właśnie jak Niemcy uciekali i Ruski wchodzili, to tak część Morąga palili Ruski, co im się nie podoba, to bank spalili, ten pałac, wie pani, takie zakłady już większe palili, a Niemcy palili swój dobytek, wie pani. Nie chcieli zostawiać. Nie chcieli, niektórzy zostawiać cały dobytek, wie pani, życia. A też mąż mówił, że niektórzy byli bardzo bogaci, mieli takie sklepy ładne i wszystko. Mówi, jeden nawet to miał taki duży sklep, taki korytarz był mówi, duży, to on się podpalił razem z tym domem i w tych płomieniach zginął sam razem z tym domem. Smutna historia, bardzo no, już. Także no tyle by było. A proszę powiedzieć, jak już mąż tak się przekonał, uwierzył, dowiedział, bo to pewnie trochę nie wiedzieli mieszkający tutaj ludzie, co się dzieje, a trochę nie mogli uwierzyć. Jak to przyjął? Bardzo to przeżywał, że jednak to wszystko no prawda? Jego rodzice, to wiem, matka to strasznie płakała, bo ona była taka, wie pani, strasznie uczuciowa kobieta. I ona tak płakała, jak ona sobie nie wyobrażała nawet psa uderzyć, wie pani. Jak ktoś tam jakiegoś zwierzaka uderzył, że coś, to ona zaraz uwagę zwróciła. Tak się nie wtrącała, ale jak ktoś coś robił nie tak, to ona... I oni strasznie przeżyli to, bo żyli w takiej... Trochę nieświadomości. Nieświadomości. My też dużo nie wiemy o wszystkim, co było, także... No. Przeżyli strasznie. Dla nich to był cios, bo tak to nie wierzyli, no ale jemu to już uwierzyli, że to...